Kierowca powinien zdawać sobie z tego sprawę. Ministerstwo Zdrowia w trybie natychmiastowym wydało zgodę na wykonywanie tej czynności. Lepiej o tym wiedzieć, zanim policjanci wypiszą nam surowy mandat. Do tej pory pechowi kierowcy mogli zapłacić nawet do 30 tysięcy złotych kary. Kierowca, który planuje wymieć opony na letnie, powinien zapoznać się z nowymi zasadami ogłoszonymi w trybie nagłym przez Ministerstwo Zdrowia. Każdy właściciel pojazdu powinien zdawać sobie z tego sprawę. Dzięki interwencji Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Związku Dealerów Samochodów możemy uniknąć surowych kar. Kierowca powinien szybko zapoznać się z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia w sprawie wymiany opon na letnie. Za oknem coraz lepsza pogoda, a co za tym idzie, szybko zbliża się okres letni, a warunki panujące na polskich drogach zmieniają się. W związku z tym wielu kierowców zastanawiało się, jak w obliczu ogólnopolskich restrykcji związanych z pandemią koronawirusa potraktowana będzie chęć wymiany opon z zimowych na letnie. Na nieszczęście właścicieli pojazdów, część funkcjonariuszy policji potraktowało tę czynność jako zbędną do życia i wlepiało kierowcom mandaty w wysokości od 500 do nawet 30 tysięcy złotych. Niestety, jeżdżenie latem na oponach zimowych jest przede wszystkim niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego. Opony zimowe mają inny skład. Ich bieżnik inaczej reaguje w wysokich temperaturach. Latem droga hamowania ze 100 km na godzinę na oponach zimowych może być nawet o 16 metrów dłuższa niż na oponach letnich, co stanowi realne zagrożenie w trakcie poruszania się w ruchu drogowym. W związku z tym przedstawiciele Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Związku Dealerów Samochodów postanowili interweniować w Ministerstwie Zdrowia. Dzięki ich argumentacji ministerstwo wydało zgodę na wymianę opon dla tych kierowców, którzy potrzebują samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących potrzeb. Przy okazji warto pamiętać, że w związku z pandemią zmieniły się również. Doceniamy szybką reakcję Ministerstwa Zdrowia na nasz apel. Jesteśmy przekonani, że rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących zezwolenia na sezonową wymianę opon przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących codziennych potrzeb, takich jak robienie zakupów spożywczych, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, powiedział Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dwa. Kierowcy, którzy nie mają potrzeby korzystania z auta w panującym okresie lub przebywają na obowiązkowej kwarantannie, nie mogą spokojnie wstrzymać się z wymianą opon. Jednocześnie specjaliści uczulają, by korzystać z usług warsztatów zachowujących wszelkie procedury ochronne. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego przygotował specjalne wytyczne dla właścicieli i pracowników serwisów oponiarskich, by zachować bezpieczeństwo w trakcie epidemii i zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem przez klienta warsztatu podczas korzystania z usługi. Prost.